Zapraszamy na streama. Planszowe bestie. Halo, halo. Najpierw nas słychać, teraz będzie nas widać. Witamy Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Planszowe Bestie, czyli Paulina, Teos i Łuczu. Dzisiaj w wersji męskiej. Teos z Łuczem przy stole walczyli w dalekiej, dalekiej galaktyce dawno, dawno temu. A Paulina dzisiaj technicznie na czacie. Witamy wszystkich czatowników, którzy są z nami live na Twitch, i witamy wszystkich YouTubów, którzy nas oglądają, YouTubujących, osoby oglądające nas na YouTubie, które właśnie ten materiał sobie odpaliły. Dzisiaj mieliśmy przyjemność grać w grę Star Wars The Deckbuilding Game, która w tym roku została wydana przez wydawnictwo Rebel w Polsce. Dokładnie. Gra pochodzi z naszych własnych zasobów. Nie jest to materiał sponsorowany. Nie dziękujemy wydawnictwu Rebel za żadne przekazanie tej gry, ale dziękujemy ogólnie, że po prostu tę grę wydali u nas w Polsce. Tak jest. I tutaj już jeszcze zanim zaczniemy podsumowanie, dany pan pisze: macie ulubioną tematykę, czy tłuczecie co się nawinie? Generalnie każda z bestii lubi coś innego, więc ja tak, jestem... Ja lubię Star Warsy. Tak, Teos lubi Star Warsy, ja jestem takim bardzo, można by to nazwać pop graczem, więc co jest akurat na topie, to gram, ale nie ukrywam, że chyba najbardziej do mnie trafiają gry karciane oraz gry euro, a Paulina bardzo lubi jakieś abstrakty kolorowe, gry rodzinne, takie, które rzeczywiście też wymagają pomyślunku, ale niekoniecznie są w jakiejś takiej tematyce obojętnej osadzone, tylko rzeczywiście tamten klimat ma znaczenie, więc dzięki temu jesteśmy w stanie pokazać pełen przekrój, na co tylko macie ochotę. Dobrze, Star Wars The Deckbuilding Game. Teos pokazywał, więc do mnie powinny należeć pierwsze słowa. Myślę, że dzisiaj to i tak będzie bardziej kwestia rozmowy niż kwestia jeden, drugi, bo pewnie będziemy sobie wchodzić w zdanie. Dobra, to ja może zacznę tak, że generalnie na samym początku pierwszej partii, jak widziałem Was, jak w Ludi gracie i tutaj jak obserwowałem, to miałem wrażenie, że jakby takie moje pierwsze wrażenie było: po co komplikować coś, co jest dobre, tak? W sensie po co... po co komplikować Star Realmsy? Tak, po co komplikować Star Realmsy? Po co, jak tutaj wcześniej na czacie pisaliśmy, wymyślać koło na nowo, skoro te koło działa, toczy się i robi jego robotę. I takie było moje pierwsze przemyślenie, że tu jest po prostu dużo dziwnych, niekoniecznie potrzebnych rzeczy włożonych, jeśli chodzi właśnie o tak naprawdę różne zasoby, bo moc też możemy uznać za zasób, tak? Więc mamy tak naprawdę dwa różne zasoby. I to było moje pierwsze przemyślenie. Już po zagraniu ja tak naprawdę doceniam to, że to jest tak rozbudowane i podoba mi się to. Widać tutaj, mimo że to jest tylko albo aż podstawka, bo ja tutaj już patrząc takim trochę okiem starego wygi widzę, że jest oznaczenie skrzyżowanych mieczy na dole kart, więc no na prawie na pewno już są dodatki, jeśli nie w drodze, to generalnie będą, bo to jest najczęściej właśnie oznaczenie na kartach, żeby wiedzieć, żeby rozdzielić sobie, co jest z podstawowego setu, co jest z dodatku. Więc jak na te karty, które mamy tutaj w podstawce, to jest naprawdę wiele ciekawych ścieżek. I podoba mi się to, że na przykład mam takie wrażenie, że w tej drugiej grze, tu byś musiał potwierdzić to, że w tej drugiej grze Ty chciałeś iść właśnie na przewagę na mocy, bo miałeś dużo kart, które Ci na tej mocy dawały karty, pozwalały Ci coś robić. Przynajmniej miałeś taką jedną turę, gdzie Ci to bardzo fajnie skombiło. Miałeś ze dwie czy trzy karty, które gdzieś tam na mocy Ci dużo dawały. Ja mam takie wrażenie, że mi dzisiaj w ogóle karta nie siadła ani w pierwszej, ani w drugiej grze. Okej. W sensie droły miałem takie, że no niewiele mi się to kombiło, mimo tego, że założenia, wydaje mi się, podjąłem w miarę słuszne, to no po prostu nie siadało. Nie siadało, tak? No pytanie, i tyle, tak? Pytanie tylko, czy rzeczywiście to był jakiś twój zamysł? Nie, zamysł był taki przede wszystkim, że no miałem x kart neutralnych, tak? Zagrałem jedną dobrą turę, gdzie tam dobrałem dwie czy trzy karty po prostu w trakcie tej tury i to było wszystko. Mocy nie miałem za bardzo skontrolować, bo Ty bardzo szybko pozyskałeś Jabbę i ten Jabba po prostu mielił ci co chwilę, więc bardzo szybko gdzieś go tam odkułeś, więc ja też celowo już potem odpuszczałem karty, które no jeżeli, wiesz, moc była po mojej stronie, to coś mi tam dawały i nie miałem ich zbyt wiele w talii. Ty mi też dosyć szybko sprzątnąłeś takie mocniejsze jednostki z handlu. Ja też nie miałem, bardziej się rozbudowałem pod kątem ataku, bo zresztą miałem przewagę 3-2 w bazach, tak? W pewnym momencie. Więc generalnie taką przewagę Firepowera miałem. No nie wiem, czy gdyby nie Vader, który ci po prostu zrobił wejście smoka, to ta gra by na pewno jeszcze trwała trochę, tak? No ale generalnie to, co ja chciałem powiedzieć jakby w swoich słowach, to właśnie to, że mimo wszystko, widząc jakie karty gra przeciwnik, może nie jesteś w stanie go zupełnie skontrować, ale jesteś w stanie ale jesteś gdzieś... w stanie sobie zmienić strategię i chociażby bazy, które dobierasz, właśnie pozwalają na to, żeby być bardziej takim elastycznym, dostosować się do konkretnego momentu w grze. Ja nie wiem, czy ja słusznie wybrałem Alderaan, który mi po prostu tą moc pompnął o 4, bo to było takie bardzo chwilowe, ty się tam bardzo szybko jak gdyby z powrotem odkułeś, ale ja właśnie zauważyłem po moich grach, że bardzo kluczowe jest to, żeby kontrolować moc o tyle, żeby nie dawała zasobów drugiej frakcji. To był mój trochę błąd na początku pierwszej gry, gdzie ty po prostu siedziałeś na tym swoim maksymalnym poziomie mocy przez kilka tur i dzięki temu dostałeś parę po prostu zasobów za free. Pytanie, czy gdybym ja ci po prostu nie ściągnął tego o 1, to ty byś sobie znowu tym strażnikiem świątyni przesunął pewnie i pewnie tak. Więc jest bardzo taka, jest sytuacyjna ta moc, ale to jest właśnie taki fajny dodatkowy tor, gdzie mimo tego, że my właśnie tutaj się bijemy, okładamy po prostu po nie tyle mordach, co planetach, to właśnie mamy dodatkowo takie przeciąganie liny, bo jeszcze jakieś tam dodatkowe bonusiki jesteśmy w stanie z tego szarpnąć, tak? Takim małym kosztem, tak? Tak, podoba mi się w ogóle w grze właśnie, to jest coś, czego czasami w Star Realmsach czy Hero Realmsach brakuje, czyli nagradzanie gracza za to, że niszczy karty stali handlu, tak? To mi się, ten mechanizm mi się bardzo podoba, gdzie mamy te karty właśnie jakby dwustronne i z jednej strony to jest to, co ja dostanę, z drugiej strony jest to, co ty dostaniesz za zniszczenie mi tego i wtedy rzeczywiście poświęcanie zasobów na to, żeby niszczyć te karty ma sens, bo ja wtedy, okej, nawet jeśli nagroda nie będzie wybitna, to ja nie dopuszczę do tego, żeby ta karta trafiła do twojego deku i tutaj wydaje mi się, że to jest też rzecz, na którą trzeba zwracać uwagę i ta mechanika też mi się bardzo, bardzo podoba. Kwestia okrętów, czyli takich powiedzmy tanków trochę, też fajna sprawa, bo tutaj mamy inne podejście niż właśnie w pozostałych grach, czyli te obrażenia jednak zostają na tych okrętach. To nie jest tak, że te okręty musisz w nie wejść w cudzysłowie na czysto, tylko generalnie te obrażenia, które tam wrzucisz, tam zostają. Więc jest parę fajnych myków. Karty na pewno są ciekawe, jeśli chodzi o ich umiejętności. Jest dużo kart, które pozwalają na anihilację, więc już w podstawce mamy rzeczywiście możliwość tego realnego deckbuildingu. To nie jest deckbuilding na zasadzie kupię sobie drogie karty i zawalę sobie cały deck i po prostu będę się modlił o to, żeby mieć draw boga, tylko rzeczywiście jestem w stanie to kontrolować. Jestem w stanie w naprawdę prosty sposób gdzieś te karty anihilować, więc to jest też na pewno plus. No jeśli chodzi o oprawę, karty są czytelne, wszystkie wartości są naprawdę bardzo fajnie przedstawione, czcionka jest duża na kartach, co też jest dużym plusem, jeśli chodzi o gry karciane, gdzie po prostu ten flaw rzeczywiście jest taki naprawdę klimatycznie gdzieś wrzucony, nie na zasadzie, że on przyciąga tylko i wyłącznie twoją uwagę, tylko rzeczywiście gdzieś tam jest na niektórych z tych kart, ale sama jakby anatomia karty jest naprawdę bardzo czytelna i to jest też na pewno plus tej gry. jeśli chodzi o zasady tej gry, tak naprawdę nie mamy tutaj właściwie jakiegoś wybitnego progu wejścia. Generalnie jeśli ktoś wcześniej grał w gry podobnego typu, to spokojnie wejdzie. Mamy ze 2-3 myki, które troszeczkę inaczej działają. Patrz, anihilowanie pilotów, gdzie ja odruchowo tych pilotów chciałem odkładać na stos pilotów, ponieważ chociażby w Star Realmsach czy Hero Realmsach, jeśli mamy odkrywców, czy w Hero Realmsach to są nie odkrywcy, tylko kryształy chyba. Klejnoty, tak? Magiczne. Klejnoty, czy coś takiego, tak. No to wtedy trafia jakby na ten wspólny deck, a niekoniecznie na to odrzucenie totalne poza grę. Więc jeśli o mnie chodzi, na pewno będę chciał do Star Warsów wracać. Podoba mi się ta gra. Aczkolwiek też trzeba zwrócić uwagę, że jak na grę karcianą, duelową, to mimo wszystko jest może inaczej. Mam wrażenie, że Star Warsy będą grą, w którą bez względu na to, który tryb gramy, i tak raczej średnio będziemy grali dłużej niż Star Realmsy czy Hero Realmsy. Wydaje mi się, że tutaj jeśli chodzi o sam sposób zadawania obrażeń i tego, że nie mamy liczniku życia takiego standardowego, tylko rzeczywiście sytuacje, w których moje obrażenia mogą iść w gwizdek, bo pokonałem planetę za 1, a mam 12 ataku i w sumie 11 się poszło paść, a to w tym momencie wydaje mi się, że te rozgrywki będą troszkę dłuższe. Czy to jest minus? No zależy, co kto lubi. Z drugiej strony, wiesz, ty w pierwszym swoim ruchu zniszczyłeś mi bazę. Drugiej partii. To prawda. Tak. Więc znowu, no kurczę, gdybyśmy grali na 3 bazy, no to jesteś w stanie w pierwszym ruchu zrobić 1/3 gry. Okej, dobra. Może to jest tylko moje wrażenie. Nie mówię, że tak jest na pewno. To wymaga jeszcze więcej partii, do których chętnie zasiądę, ale jakby na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że szybciej będzie szła partia w Star Realmsy czy Hero Realmsy niż tutaj w Star Warsy. Znowu, co kto lubi. Jeśli ktoś woli troszkę dłużej posiedzieć przy takim pojedynku, to raczej tutaj. Jeśli ktoś woli po prostu szybszą rozgrywkę, podejrzewam, że bardziej właśnie Star Realmsy czy Hero Realmsy. No ale znowu nie, możemy sobie tutaj dostosować, możemy grać tylko do 3 baz, nie? Możemy grać do nawet 2 baz, tak? Ale sobie weźmiemy, nie wiem, możemy grać na 80 życia, tak? No, dokładnie, więc nie ma tutaj za bardzo znaczenia. Kwestia top decku, bo to jest trochę istotne i o ile w pierwszych partiach, które grałem, miałem takie wrażenie, że chociażby ten rynek startowy, on trochę może dawać boost na początku, po czym okazuje się, że dobra, ktoś na przykład, komuś wyszły fajne karty, gdzieś tam z początku się fajnie podpompował, ale potem wychodzi na to, że te karty już mu nie wchodzą, jego karty na rząd galaktyki, tylko zaczynają wchodzić karty przeciwnika, nie? I to jest też generalnie tak ciekawie, że tutaj ten balans taki, kiedy powinieneś się ekonomicznie właśnie rozbudowywać, tak? On jest tak, jak gdyby nie ma takiego jednego konkretnego punktu, że to w early game musisz generalnie cisnąć pod ekonomię, no bo nie, bo równie dobrze możesz od samego początku iść w atak, atakować właśnie jednostki przeciwnika na handlu, dzięki czemu i tak zdobywasz jakieś tam zasoby, bardzo często, tak? Więc pozwala ci to i tak przekuć jak gdyby atak w ekonomię, nie? W drugą stronę niekoniecznie to tak zadziała, no chociaż Gwiazda Śmierci za zasoby pozwala ci strzelać w okręty, tak? Więc jak gdyby fajnie, że te wartości ataku i zasobów, one gdzieś tam współgrają w trakcie gry i mogą być w określonych sytuacjach potraktowane wymiernie, nie? Fajna też sprawa, bo dzisiaj akurat tak się trafiło, że zagraliśmy 2 gry i zamieniliśmy się rolami i w sumie udało mi się wygrać jedną i drugą rolą, czyli generalnie też nie ma, ja też nie mam poczucia grając jedną i drugą talią. Znaczy nie, no czyli pokazałeś po prostu, że jest gracz lepszy i gracz gorszy, niezależnie od tego. Jakby nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że po prostu te 2 talie są naprawdę dobrze przemyślane i przeliczone, tak? Nie miałem takiego odczucia grając Rebelią, że było mi natomiast, łatwiej. No, natomiast wiesz, stronę, no, to jest znowu ta kwestia sytuacyjna, tak? Bo jeżeli komuś wejdzie duża jednostka i kupisz ją bez problemu, tak jak ty Jabbę, tak? No to już po prostu bierzesz i mielisz, nie? Tak. Mi też tam brakowało dosłownie tego, żebyś stwierdził, że nie kupujesz tego Lando, żebym ja go kupił i mógł generalnie z tym Lando cokolwiek zdziałać, tak? Więc w drugiej grze totalnie jak gdyby twoim łupem padły takie jednostki, wiesz, mocne, tak? Jeszcze bardzo dobrze sobie wyczyściłeś ten deck, właśnie dzięki Jabbie, więc zagrałeś tak trochę na przeczekanie, nie? I to też jak gdyby pokazuje, że mimo tego, że ktoś ma jak gdyby przechyla sobie szale na swoją korzyść, to ta wskazówka może się bardzo szybko po prostu wychylić w drugą stronę, nie? Bo faktycznie zagrywasz no, jedną lepszą turę, zadajesz, wiesz, 10-12 obrażeń na czysto w bazę, tak, a okręt zniszczysz, bo tak, bo nie wiem, bo masz zdolność specjalną, gdzie niszczysz okręt od tak, nie? Tak jest. Czy to Gwiazdą Śmierci, czy to z jakiejś, nie wiem, innej zdolności po prostu karty, nie? Tutaj jeszcze coś, co też mi mocno przypadło do gustu, to jest właśnie sposób w ogóle zagrywania baz, planet, tak? Bo tutaj pierwszą mamy startową po 10, tak? Po 8. No i później mamy właśnie ten deck planet, z których wybieramy, która kolejna po zniszczeniu wejdzie i to jest też fajne, że to się dzieje dopiero na początku mojej tury, czyli nie jestem w stanie, ty nie jesteś w stanie mnie przeraszować, gdzie gdybym momentalnie wystawił tą bazę, to ty jesteś w stanie ten nadmiar po prostu jeszcze w nią uderzyć. I tutaj trochę mi się wydaje, że jakby z jednej strony fajne jest to, bo bazy są mocno sytuacyjne, mocno różne od siebie i w zależności od tego, jaka jest sytuacja na planszy, czy bardziej wygrywasz, czy bardziej przegrywasz, to jesteś w stanie sobie coś dobrać. Ale z drugiej strony mam takie nieodparte wrażenie, że jesteś w stanie chyba ustalić taki trochę meta układ tych baz, tak? Nie wiem, takie mam wrażenie, no bo mam tą startową bazę, tak? Generalnie wiem, że raczej Gwiazdą Śmierci będę chciał kończyć, że to będzie taki mój final, bo to już jest czas, kiedy ty masz więcej okrętów, tak? Ja mam możliwość wtedy ci te okręty niszczyć. Po drodze będę miał kartę właśnie tą, która jest mocno sytuacyjna, ale jeśli ją zagrasz w pewnym momencie, to daje ci bardzo dużą przewagę, czyli właśnie te kupienie za darmo karty no to jest karta, Imperium która, albo neutralnej. To jest karta, która jest zarówno w Rebelii, postawie, jak i w Imperium. Tak. I ona jest za dyszkę, nie? Czyli wtedy poświęcasz trochę mniej życia masz, ale generalnie masz naprawdę mocny efekt. Tak, natomiast no to jest mega sytuacyjne, tak? No bo generalnie wzięcie ósemki na czysto... Dzięki dany panie, ja przepraszam, że się nie odnosiliśmy, ale właśnie kontynuujemy tutaj rozmowę Star Warsową. Ale widziałem, że będziecie robili baraż, także serdecznie też polecamy kanał Kiedy Gramy, bo chętnie baraż, dobry baraż nie jest zły, chociaż jest nieczytelny, także mam nadzieję, że poradzicie sobie z planszą. Także do zobaczyska. Przepraszam, wracamy. No, że tak. Zagrywanie baz jest właśnie pod tym kątem sytuacyjne. Tak. Może dać ci po prostu duże boosty takie... No bo akurat tak siądzie, nie? I wtedy po prostu rzucasz wszystko, stawiasz na jedną kartę, chociażby po to, żeby sobie zgarnąć ósemkę, czy po to, żeby komuś sprzątnąć ósemkę, tak? Jasne, że tak. No ale generalnie podoba mi się właśnie też, to jest taki znowu coś, co na pierwszy rzut oka wydaje się przekombinowane i coś, co wydaje się właśnie niepotrzebne tak naprawdę, a z drugiej strony daje dodatkową warstwę, właśnie decyzja, jaką bazę, w którym momencie, kiedy i bardzo prosty sposób na wydłużenie bądź skrócenie gry, tak? Więc to jest też bardzo fajne, że nie musimy tego w żaden sposób dostosować, tylko się umawiamy, czy gramy na 3, 4, 5, czy nawet 10 baz, tak? Gdzie gramy północy po prostu i ciupiemy i potem te deki mamy po prostu łombo kombonia i liczymy na to, że ktoś powinie mu się noga albo skleją mu się karty. No, już nie wiem, co innego może się wydarzyć. Albo Karles skoczy na stół, dokładnie. Dobra, ja większość takich twoich mechanicznych kwestii jak najbardziej podzielam, bo podoba mi się właśnie to mielenie mocą, podoba mi się wybieranie baz. Mam trochę zastrzeżeń, jeżeli chodzi o ten top deck, no bo to jest coś, co co jest właśnie w większości karcianek ich taką troszeczkę kulą u nogi, tak, że no jak komuś siądzie, to siądzie, a jak nie siądzie, to po prostu nic z tym nie zrobisz, nie? Choćby skały srały, choćbyś optymalizował, starał się naprawdę bardzo, bardzo rozkminiać to, w jaki sposób kupować karty, żeby nie było kart niepotrzebnych, no ale czasami po prostu no, musisz kupić cokolwiek, tak, żeby nawet nie tyle zrobić krok do przodu, ale żeby nie stać w miejscu, tak. Więc to jest jak gdyby tutaj no, cecha tak naprawdę takich gier. Natomiast ja się trochę odniosę do samego wydania, bo o ile graficznie bardzo mi się podoba, tak jak mówiłeś, anatomia karty, bardzo czytelna, bardzo, bardzo dobre te no, jakieś tam pojedyncze ikonografiki, ale naprawdę to wpływa na to, że grając nie miałem ani razu sytuacji, że nie wiedziałbym co zrobić, w jakiej kolejności odpalić jakieś efekty i tak dalej. To naprawdę tutaj ktoś siedział nad tym i faktycznie po prostu przekminił to bardzo dobrze. Natomiast sama forma wydania. Przede wszystkim gra jest w pudełku, gdzie no, spokojnie mogłoby być mniejsze o połowę, tak? To jest pierwsza rzecz. Ten tor mocy to są po prostu dwie karty, które są złączone razem, tak? Takie jak gdyby niedocięte, więc gdyby to był kartonik, gdyby to była tektura, to ja bym się nie obraził, tak? Fajnie, że mamy tutaj przegródki i wszystko się nam jak gdyby elegancko mieści, tak? Możemy sobie te znaczniki też tutaj zapakować do odpowiedniej przegródki. Tak, mieszczą się w koszulkach premium wszystkie karty, tak? No to nice. No. To już zarówno plus jeden w taki sposób, jak i w taki sposób, więc bardzo fajnie. Tutaj są oczywiście puste przestrzenie, no bo pudełko dzięki temu jest 2 razy większe, tak? I ta gra kosztuje 180 zł sugerowanej ceny detalicznej. No to i to jest dla mnie po prostu rozbój w biały dzień. Jak bardzo lubię Star Warsy, to niestety tutaj myszka Miki zupełnie się nie popisuje. Końcówka instrukcji, słuchajcie. Autorzy gry. Mamy tutaj no, całą litanię, tak? Cała strona, gdzie na dole testerzy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast kogo my tutaj mamy? Projekt opracowanie gry pan Caleb Grace, no to wiadomo, tak, jako autor, ale wśród tych wszystkich funkcji, które są wymienione w instrukcji, mamy redakcja, korekta, menedżer do spraw gier karcianych, menedżer do spraw projektu graficznego, projekt graficzny, oczywiście ktoś inny, projekt okładki i oczywiście ktoś inny, interior art, no to jak gdyby są grafiki, dyrektor artystyczny, oczywiście jeszcze jakiś inny, zarządzający dyrektor artystyczny, jeszcze ktoś inny, koordynator do spraw zapewnienia jakości, koordynator do spraw licencji, menedżer licencji, zarządzanie produkcją, dyrektor do spraw wizualno-kreatywnych, starszy menedżer projektu, dyrektor do spraw strategii produktu, projektant wykonawczy gry, szef studia i tak dalej, i tak dalej. A potem mamy tylko tłumaczenie, wersja polska i skład i to są 4 osoby, które po prostu jak gdyby z polskich twórców są wymienieni, którzy jak gdyby doprowadzili do tego, że ta gra w polskiej wersji językowej się pojawiła, więc ilość osób, które tutaj po prostu w tym pionie korporacyjnym są wymienione, to ja wiem, że ja kupiłem Star Warsy za jakieś 120 zł z małym groszem. To jest dla mnie po prostu naprawdę. Ja mówiłem przy Radlancach, że jest to dla mnie jakaś tam bariera psychologiczna i jest to dla mnie bardzo mocna bariera psychologiczna i ja po prostu płaczę wewnętrznie, ponieważ wiem, że z tych 120 zł, okej, dobra, ja dostaję fajną grę, która kosztuje nawet te powiedzmy około 70-80, tak? A z kolejnych 40 czy tam 50 zł za tę grę, którą ja zapłaciłem, a nie 100, tak? No bo mogę kupić Star Warsy za 180 przecież, tak? To wiem, że złotówka, 2 zł, 3 zł idzie do tych wszystkich osób, które tutaj są wymienione i to jest po prostu jedna wielka korporacja. I to jest coś, co mi się po prostu bardzo, bardzo, bardzo nie podoba, jeżeli chodzi o kwestię ceny. Ta gra jest grą dobrą, ale ona nie jest warta po prostu tej ceny. Eternauts... Nawet jeżeli chodzi o, nawet jeżeli chodzi o licencję Star Warsów, tak? Mhm. Eternauts pisze, z czegoś było trzeba opłacić ten zespół i właśnie tutaj nasz, bo ja się zgodzę z Teosem, z tym co on mówi, nasz może nie tyle zarzut, ale właśnie dlaczego tego jest aż tak, tych osób jest aż tak dużo, tak? Dajmy zarobić osobom, tak? Projektantom, tak? Tym, którzy wymyślili rzeczywiście mechaniki, które są, bo to też musimy oddać i o tym też mówiłeś, że te mechaniki są naprawdę fajne. Te karty działają, one są przeliczone, nie ma jakichś bardzo przegiętych kart, no bo Vader ok, jest bardzo dobry, ale kosztuje cię 8, tak? Więc te 8 zasobów musisz rzuciłać, plus musisz mieć moc, czyli musisz wcześniej też to zainwestować, żeby zadać te mityczne 10, nie? Więc rzeczywiście się zgodzę. Z drugiej strony, no troszkę może odbiję piłeczkę, że nie wiem, czy ta gra tak dobrze by wyglądała i tak dobrze by działała, gdyby nie... Bo ja na przykład czuję w tej grze rzeczywiście ten klimat. W sensie te grafiki są naprawdę bardzo dobrze dobrane. Mamy, na tych samych jednostkach powtórzenia, ale grafiki są mocno różnorodne z jednej strony, a z drugiej strony w miarę utrzymane w jednym stylu. Więc fajnie się na to patrzy. Wiadomo, że w grze karcianej, w której się duelujesz z przeciwnikiem, no grafiki są sprawą drugorzędną. Choćby nie wiem, co tam było, to będzie ci sprawiało radość, ale nie będziesz... Ważniejsza jest ta mechanika, ten efekt, nie? Ale z drugiej strony, no muszę też przyznać, że ta gra naprawdę jest bardzo ładna. Jest bardzo fajnie zrobiona. No, sama okładka wręcz ikoniczna scena po prostu pokazana, mimo że tak jak wielokrotnie powtarzaliśmy, to ty jesteś jakby guru Gwiezdnych Wojen. Ja generalnie obejrzałem, wiem co się dzieje, wiem kim jest Chewie i wiem kim jest Kassadin, ale generalnie nie jestem... specjalnie. Tak, to było specjalnie. Nie prójcie się w komentarzach. Ale generalnie nie jestem fanbojem, tak? Nie jestem osobą, która gdzieś tam jest bardzo zauroczona, a ta karcianka, te karty, te grafiki, no bardzo mnie jarają, bardzo mi się podobają i ja tutaj rzeczywiście nie chciał, może inaczej, gdybym miał wybór, to wolałbym, żeby gra była tańsza, żeby mogła trafić do szerszej społeczności, powiedzmy, tak? Bo jest naprawdę bardzo dobra. Z drugiej strony, no kurczę, gdyby nie ta cena, no to mielibyśmy grę może o, nie wiem, owcach, kozach, koniach, czymkolwiek, która byłaby na pewno bardzo dobra mechanicznie. Star Realms Biz, nie? Dokładnie. No ale generalnie nie byłoby takiego efektu wow, więc to też i wiem o co ci chodzi, ale po części staram się postawić po tej drugiej stronie, że kurczę, może jednak warto, nie? Pytanie, jak to będzie też rozwijane. No tak, no dlatego ja jako fanboy po prostu wysupałem 120 zł ze swojej kieszeni, żeby sobie Star Warsy kupić. Natomiast uważam, że osoby, które nie jarają się Star Warsami, to tutaj abstrahując od tego, że właśnie gra jest dobra i że gra jest ładna, to ta gra nie jest warta swojej ceny. Po prostu. Tak? I mówię to z ciężkim bólem serca, bo tutaj kosztuje po prostu 50% ceny tej gry, to jest licencja. Tak? Nie bójmy się tego powiedzieć. I wiemy też, że być może gdyby Star Warsy nie zostały przejęte przez Disney, tak? Jako franczyza, to być może miałyby tańszą licencję, tak? Ja wiem, może perhaps, nie wiadomo. Ale tutaj, no nie, to jest dla mnie coś po prostu, co mnie bardzo, bardzo, bardzo mocno boli. Z drugiej strony mamy tutaj do czynienia z grą na tyle dobrą i na tyle prostą, jak gdyby w swoich założeniach, bo to kurczę, to jest pełnoprawna gra karciana, ale ona jest na tyle prosta w swoich wytłumaczeniu, to ja zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli ten produkt sprzeda się w empikach, jeżeli on się sprzeda wśród totalnych casuali, no bo ktoś kupi fanowi Star Wars po prostu tę grę na prezent, tak? To mimo tego, że możemy mieć do czynienia z osobą niegrającą, to ona będzie w stanie w to zagrać i jak gdyby zajarać się karciankami. Nie? I to jest też, no właśnie, ta druga strona medalu, tak? Ta taka właśnie pozytywna, tak, że właśnie przez taką, a nie inną licencję, no właśnie jak najbardziej ma bardzo duże szanse, żeby trafić do graczy casuali i wykonać taką planszówkową działalność misyjną, tak? Mhm. Powiedz mi coś, widziałeś, czytałeś, gdzieś obiło Ci się, jeśli chodzi o właśnie ewentualne rozszerzenia? Nie obiło mi się nic, natomiast to, co jest przez wielu osób powtarzane i ja otwierając pudło i przeglądając karty, od razu mnie to uderzyło. Nie ma tutaj Palpatina i nie ma tutaj Jody. Okej. Okay. No i nie ma Obi-Wana, nie? Mhm. Raczej tutaj bym się skłaniał ku Palpatinowi i ku Jodzie. I boję się, że dostaniemy dodatki, bo gra sama w sobie jest raczej kompletna. Tak? Mhm. Tutaj rozmawialiśmy chociażby ostatnio o Bloodiversum, że być może będzie tak, że jakiś ewentualny dodatek, tak jak dodatki do Star Realmsów, wprowadzą na przykład jakieś wydarzenia albo jakieś takie karty, które niekoniecznie impaktują bezpośrednio w deck, no bo tutaj jak gdyby ten balans już jest zachowany, tak? Natomiast być może robią coś dodatkowego jak gdyby poza tym, nie? Czyli jakieś właśnie wydarzenia i tak dalej. Plus właśnie pojedyncze jakieś karty, które faktycznie trafią do talii, takie właśnie jak Yoda czy Palpatine, tak? Bo poza tymi postaciami w zasadzie wszystkie takie główne postacie z klasycznej trylogii mamy, nie? Okay. Mamy nawet tutaj łowców nagród, którzy wcale nie musieliby być wymienieni po prostu imiennie, ale chociażby na przykład nie ma Greedo, a jest rodiański strzelec, tak? No już dla Greedo zabrakło miejsca tutaj, tak? Mimo tego, że jest wykorzystana, jak gdyby graficznie jest przedstawiony tam stricte Greedo w kantynie na Tatooine. Więc boję się, że dodatek będzie wyglądał tak, że będzie jeden dodatek pod tytułem wow, super rozszerzenie jasnej strony mocy pod tytułem Yoda i 20 śmieciowych kart i będzie kosztowało 50 zł i będzie drugi dodatek pod tytułem, wiesz, o, tam ciemna strona i tam będzie Palpatine i 20 śmieciowych kart i to będzie kosztowało drugie 50 zł. A jest Dooku? No Dooku już nie żył wtedy. Aha, bo to jeszcze w timeline'ie trzeba umieścić, okej, dobra. No, okay. Więc tak to wygląda. Dobra, bo my tak sobie gadu, a ja nie wiem, czy my w ogóle śledzimy czat i co się tutaj na... Joda i przyjaciele czacie. Przy Krzysiu. No, bo Krzysiu Kopiać stworzył ten kanał, profil na Twitchu, więc już mu gratulowałem wcześniej, jak Ty tłumaczyłeś zasady, więc cieszymy się, że do nas dołączył. Mam nadzieję, że na Discorda też trafi. Tak, Primal ma LCG w całości. Tak, Boba Fett jest pod frakcją Imperium nawet, gdzie nie jest jako niezależny łowca nagród, ale tutaj został wynajęty i współpracował z Imperium, no jednak wydał rebeliantów, więc może być pod Imperium. Spoko. Mimo tego, że się klupali, nie? Chociażby w komiksach, tak? Darth Vader z Bobą Fettem. Dobra, no tak, cena za wysoka, ja lubię SW, ale nie aż tak, bla 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 bla, No generalnie nie było więcej, tam tak. Lizako tylko raz się odniósł na zasadzie, że niszcząc karty, z drugiej strony Ty już masz jakieś mocniejsze karty, przez lepszy start i ciśniesz w rynek, tak jak Ty mi w każdej turze niszczyłeś moje jednostki z rynku, więc rzeczywiście może przytrafić się taki trochę efekt kuli śniegowej, ale z drugiej strony nie wydaje mi się, żeby nie było tej sytuacji bez wyjścia, no bo zobacz, nawet jeśli jedna strona ciśnie bardziej i zniszczy tą pierwszą planetę, to tak naprawdę naprawdę ta druga strona jako pierwsza otrzymuje dobry boost, tak? I nawet jeśli zostaniemy ściśnięci, to w tym momencie mamy wcześniej dostęp do tego boosta, który może odwrócić te szale, powiedzmy, tak? Więc tutaj, no, moim zdaniem jest to nieźle przekminione. Dobra, Teos, myślę, że możemy przejść do stałego kącika. Tak, czyli recenzjocepcji, podsumowanie, resume gry Star Wars The Deckbuilding Game. Pytanie numer 1. Dla kogo jest ta gra? No, dla fanów gier deckbuildingowych, gdzie pojawiają się kombosy, pojawiają się jakieś zależności między kartami. Dla karciankowców, którzy nie chcą inwestować w LCG, a i tak, nie mają co robić z pieniędzmi i stać ich na grę. I lubią Star Warsy. I dla fanów Star Warsów. Ja myślę, że fanów Star Warsów spokojnie można też wprowadzać tak naprawdę tym tytułem, bo tutaj mechaniki, one nie są trudne i myślę, że spokojnie nawet casuale będą w stanie sobie w Star Warsy pocisnąć. A jak instrukcja jest napisana pod tym kątem? Bo w sumie to nie rozmawialiśmy. Ona w ogóle też jest taka trochę rozdmuchana, natomiast naprawdę jest totalnie czytelna i wszystko, no jak po prostu krowie na rowie, wiesz, wyszczególnione. Czyli to też nie będzie stanowiło problemu. Nie, no wiesz, możesz tak naprawdę, mając doświadczenie w grach karcianych, pominąć połowę instrukcji. Jasne, że nie wyłapiesz wtedy jakichś takich drobnych niuansów typu anihilacja pilota z zewnętrznych rubieży, to jest wywalenie go poza grę, a nie wsadzenie z powrotem. Ale poza tym praktycznie no, jesteś w stanie dostać te karty i zagrać z marszu, prawda? Spoko. Więc tutaj akurat no, te zasady są bardzo, bardzo takie intuicyjne, no, nie odbiegają za bardzo od innych podobnych deckbuilderów, więc nie ma tutaj też co roztrząsać. Pytanie numer 2, czyli co wyróżnia Star Wars Deckbuilding Game od innych tego typu gier na rynku, poza tym, że jest droga? Tor mocy jako taki dodatkowy zasób, trochę nie zasób, bo za to w sumie takie nic nie kupię. Przeciąganie liny. Tak. Czy poświęcę, czy nie poświęcę. No to pytanie jest takie, czy on jest w ogóle potrzebny. I wiemy z gameplaya, że kurczę jest. Że to są takie drobne, takie niuansiki, które w odpowiednim momencie no, są w stanie po prostu wręcz uratować ci tyłek, tak? Bo ta moc jest po twojej stronie, a nie przeciwnika, tak? Więc to jest jakby też tak trochę. To jest też tak trochę. Już nawet nie tyle, żeby samemu właśnie coś uzyskać, tylko żeby inny nie miał. Tak, nie? Dokładnie. Ja właśnie w to celowałem, bo widząc te twoje dwie tury, właśnie jak ty mając moc, byłeś w stanie coś tam zaskoczyć. Ogólnie moc jest zeskalowana w taki sposób, gdzie ja nie wiem, czy poza Vaderem w ogóle to są jakieś naprawdę pojedyncze karty, które po stronie Imperium działają, jeżeli moc jest z tobą. Takie karty raczej są po stronie Rebelii, więc kluczowe jest dla grającego Imperium, żeby tą moc po prostu przeciągał na swoją stronę, mimo tego, że niewiele mu to daje. Nie? Tak, dokładnie. Ale w odpowiednim momencie właśnie może dać boost, no jak chociażby strzał Vadera, nie? No, a poza tym, no i podoba mi się to, że obrażenia są kumulatywne. To jest fajne, to jest takie odświeżające. Fajnie się tutaj sprawdza, ogólnie ten gameplay jest spoko. No i mimo tego, że zaczynamy z takimi samymi taliami startowymi, to gra jest na tyle asymetryczna, że pozwala też i tak oddziaływać na kartę przeciwnika, na rzędzie handlu, właśnie w inny sposób niż bezpośrednie zakupowanie do talii, nie? I to też jest, części, właśnie gdzie niszczymy. Sabotujemy. Sabotujemy, w przypadku Rebelii się sabotuje, a w przypadku Imperium coś na, nie wiem, eksterminacja, jakoś to się tak nazywa. Kurczę, zawsze zapominam po prostu jak się nazywa ta nazwa. Czekaj, zaraz ci powiem. Eliminacja. Sabotaż, eliminacja. Sabotaż, eliminacja. Dobrze, nasza ocena BGG. Kurde, no ja lubię tego typu gry i to, że ona dużo kosztuje, jakby chciałbym ocenić grę samą w sobie, w sensie grę jako mechanikę. Dobra, ale oceniasz też grę jako produkt. Oceniam grę jako produkt, więc Więc umówmy się tak, że dałbym dziewiątkę, ale z racji na cenę obniżę o pół i dam 8,5. Bo dla mnie gameplayowo naprawdę to jest bardzo dobra gra. Nawet nie wiem, czy właśnie momentami, znowu w zależności od podejścia, od nastroju, nie wiem, czy nie wolałbym siąść do tego niż do chociażby Star Realmsów, tak? Ale tu dużo zależy, obie gry bardzo mi się podobają, myślę, że obie są na podobnym dla mnie poziomie. W zależności od tego, na co mam bardziej ochotę, to wybiorę jedną albo drugą, ale obu nie odmówię na pewno. Jeśli powiesz mi kiedyś, siadamy, gramy, ja mówię w ciemno, dawaj, nie? Więc no myślę, że tak, myślę, że to będzie uczciwe. Dla mnie Star Wars Deckbuilding Game jest lepszy od Star Realmsów. Jest na podobnym poziomie co Hero Realmsy, bo no znowu trochę w inny sposób jak gdyby rozjeżdżają się, tak? Natomiast oceniłbym podobnie tak jak Hero Realmsy. Na pewno jest duży minus za cenę, natomiast mój indywidualny duży plus za same grafiki, za to, że ta gra jest po prostu ładna i ja tutaj daję 8. I też dałbym 9, ale dla mnie cena to jest nie minus pół punktu, tylko w tym wypadku to jest minus 1 punkt. Natomiast cieszę się jak gdyby, że mam już za sobą ten wydatek i teraz mogę się tylko i wyłącznie cieszyć grą. I ja myślę, że może za parę miesięcy przejdzie mi ten ból tyłka, ile po prostu musiałem wyłożyć na tę grę i po prostu fan z tej gry mi się zwróci. Tutaj Maranello pytał, ile kosztuje mniej więcej plus minus. Mówię SCD 180. 180 do wyrwania. Tak, w sklepach takich standardowych można wyrwać za około 140-130, w takich tanich sklepach po promocji gdzieś tam 120 z drobnym groszem, nie? Tak, Mietkins pisze, mnie gra kupiła, myślałem, że będzie słabsza, jednak mnie urzekła, a klimat SW zrobił dodatkową robotę, właśnie nabyłem za 135, także gratulujemy nabytku. I Grom pisze, ja tam nie przepadam za takimi deckbuilderami. Myśmy Gromik grali chyba w Star Realmsy, prawda? W arenie. To chyba rozsądna cena. Wiesz co, Maranello? No, powiem Ci inaczej. Jeśli w promocjach jesteś w stanie ją znaleźć za 140 i za 140 zł tak naprawdę płacisz za karty, owszem, bardzo dobre karty, w sensie dobrze przekminione, ale jednak karty, kilka kostek i tor tak naprawdę. Tor, który... Kurczę, to nawet nie jest tektura, to jest zwykła karta, tylko że jest po prostu... za 140, no co możesz dostać za 140 zł, tak? Bez, nie wiem... Ja ostatnio widziałem cenowy szlak za 140 zł. Gdzie głębia rozgrywki w ogóle, wiadomo, że to są dwie różne gry, tak, ale do cenowego czy do innych gier, które są po prostu jakimiś grami euro, czy grami dla większej ilości osób, no to w tym momencie też, wiesz, jeśli masz grę dla 4 osób, no to automatycznie będziesz w stanie większej liczbie osób ją pokazać. Jeśli masz grę stricte duelową, no to w pewnym momencie, jeśli się okaże, że Teos by sobie kupił tę grę, a ona mnie by nie siadła, no akurat Teos by nie miał problemu, żeby znaleźć innego partnera, tak? No ale ani tutaj wariantu solo nie zrobisz. Może jakąś kampanię kiedyś wymyślą, tak? Gdzie będziesz w stanie pograć. Właśnie. Jeżeli chodzi o Star Wars Deckbuilding Game, jest wspomniane w instrukcji, że mając 2 kopie gry, możesz zagrać 2 na 2. Ale nie jest odnośnik w ogóle do strony FFG, natomiast przyznam szczerze, biję się w pierś, nie sprawdziłem sobie tego, jak to w ogóle tam hula. Że przypuszczam, że raczej będzie to podobnie jak w Star Realmsach, chociażby. Nie wiem, czy tutaj bierzemy wtedy pod uwagę tylko i wyłącznie talie startowe. Jeżeli tak, to fajnie by było, gdyby już na przykład podstawka zapewniała możliwość gry do 4 graczy, po prostu 10 kart dodatkowych. Niech nawet grają na te same bazy, tak? Albo niech każdy ma, nie wiem, tylko bazę startową, powiedzmy, wiesz, jako niezależny gracz, potem już mają na przykład wspólną bazę, tak? Można by było po prostu dołożyć 20 kart i zrobić tę grę już dla 4 graczy, moim zdaniem, no ale... lepiej sprzedać dwie gry za 180 zł niż jedną, nie? Czasami się kupuje figurkę premium, żeby stała i była oryginalna. Ze swojego najlepszego uniwersum, ale to fani kupują zaciekli. Wiesz co, dlatego też powtarzam i też bardzo podoba mi się to, co Teos powiedział, że jeśli kogoś kręcą Star Warsy i się zastanawia, to nawet się nie musi zastanawiać, bo ta gra mu podejdzie po prostu. Jeśli grał kiedykolwiek karcianki albo nie grał, a zobaczy nasz materiał i zobaczy, że to nie gryzie i to nie jest jakieś fizyka kwantowa, no to dla fanów Star Warsów jak znalazł, tak? Więc tutaj tego nie można nie powiedzieć. I Maranello pisze jeszcze, w sumie racja, z drugiej strony teraz gry drożeją, aktualnie 140 to nie jest jakiś kosmiczny pieniądz. No wiesz, 140 za grę duelową karcianą to trochę jest kosmiczny pieniądz, tu się zgodzę. Gdzie Star Realms jest w stanie złapać za 60? Tak, no wiesz, my już mówiliśmy, że Radlancy są drogie, gdzie mają 100 SCD, tak? Myśmy je za 80 no. tam, znaczy no, da się je kupić za 70, tak. Spokojnie je dorwiesz, nie? Więc słuchajcie, no to wszystko zależy od tego, jakie macie portfele, czym się jaracie. Wiadomo, że hobby swoje kosztuje, więc też nie będziemy wyprowadzali krucjaty, tak, z tego powodu. Tak, zresztą... no też nikomu nie zaglądamy po prostu do portfela, też sobie to jakby zgodnie ze swoim sumieniem tak, rozliczy, tak, i nerką, nie? Ale też trzeba oddać cesarzowi co cesarskie, że ta gra jest po prostu też ładna i też na pewno płacimy po prostu za to, że te grafiki są, nie są inspirowane, tylko pewnie to są grafiki, które po prostu... No nie, to są, wiesz, no wszystko ma trademarki, nie? Więc to jak gdyby... No i też tak na zakończenie, ja mam problem z nazwą tej gry. To prawda. Ja, no? ja wiem, że to jest znowu kwestia tylko i wyłącznie licencyjna, ale... Boże drogi, mamy na przykład Star Wars Rebelia, mamy na przykład Star Wars Legion, mamy Pandemia, tak? Wojny Klonów, tak? Mamy Star Wars Imperial Assault, tak? Imperium atakuje. Dlaczego tutaj nie zdecydowali się na jakąkolwiek nazwę? Nie wiem. Jak do tego doszło, nie wiem. No. Nie wiem. Patrząc na tę grafikę, to mi się tylko kojarzy Star Wars... Ale nie, no, nie wiem, Star Wars, Clash, nie, no tak, no. Nie wiem... Duel of Fate, tak, na przykład. Duel of Fates na przykład, nie? To wyobrażacie sobie na przykład, że mamy Turbo gra wyścigowa. No, wiesz, Turbo w oryginale to jest Turbo Pedal to the Metal, tak? Czy tam The Pedal to the Metal, czy jakoś tak. Ona po prostu... No, hit Pedal to the Metal, no. SW Konflikt, tak? No, SW Konfrontacja, chociaż Konfrontacja już jest w Władcy Pierścieni, albo Konfrontacja 2, no, albo Jasna versus Ciemna, tak? No, chociaż to mogło się źle kojarzyć, ale... Nie no, Duel of the Fates, generalnie... tak? To jest Duel of the Fates, no. Tak, fajne, no. No to generalnie, słuchajcie, różnie to jest. Okej, okay, no Eternauts jeszcze... Okej, bo popatrzyłem na gra planszowa. Nie, dobra, okej, zwracam, dobra. Może być Star Wars The Deckbuilding Game. Okej. Pisze Eternauts jeszcze. Za polskiego Elekta z małymi dodatkami dałem 170 zł, gdzie uniwersum jest praktycznie nieznane, więc z tej perspektywy te 130 za Star Wars jest znośne. Tylko, że Elekt jest dużo chyba bardziej rozbudowaną grą, z tego co się orientuję. Ja nie grałem nigdy w Elekta. Ja myślę, że tutaj przede wszystkim musimy też zwrócić uwagę na nakłady, w jakich wydaje się grę, no przykładowo taką jak Elekt, a grę, która jest wydawana przez FFG, nie? Dobrze, słuchajcie, jeśli nie ma więcej pytań, to my już będziemy kończyli. Na zakończenie jeszcze kilka słów, czyli po pierwsze 24 marca widzimy się na arenie w Gliwicach, to będzie nocne granie. 26 marca będzie granie w Galerii Libero w Katowicach. Serdecznie gratulujemy Krzysiowi, dobrze mówię, Krzysiowi, nie? Gratulujemy wzięcia udziału i wygrania gry Turbo. Turbo trafi do Ciebie, jak tylko się z nami skontaktujesz. Turbo gra wyścigowa. Tak jest. Dziękujemy serdecznie naszemu widzowi za bestię. Dzięki serdeczne i za tydzień ta bestia pojawi się na naszym kanale, więc bądźcie czujni. Ta bestia, w sensie nie miałeś na myśli gry, tylko miałeś też na myśli ta bestia, w sensie ten widz. Ten widz, czyli Mietkins, tak. Czyli Mietkins, dokładnie. Też się pojawi właśnie przy naszym stoliku. No i ostatnia sprawa, czyli słuchajcie, jeśli macie ochotę, to serdecznie Was zachęcamy. Możecie dołączyć do grona patronów. Na ten moment mamy 3 patronów, czyli Wspieracza Anonimowego, Rizora oraz Brodagio. Oni, dzięki nim tak naprawdę będziemy w stanie jeszcze bardziej poprawiać content na kanale, więc jeśli chcecie do nich dołączyć, chcecie być wyświetlani na tej planszy, to Teos właśnie wrzucił linka. I oczywiście na sam koniec zapraszamy Was serdecznie na nasz kanał Discord. To jest jedna z rzeczy, która bardzo nam się udała, więc gdybym Cię mógł jeszcze tylko prosić o wykrzyknik Discord, tam mamy bardzo fajną ekipę, zbliża się Bestiokon, będziemy dawali kolejne informacje, gdzie, co, kiedy i dlaczego i po co, więc warto trzymać rękę na pulsie. Krzysiu jeszcze napisał... Krzysiu, jakbyś nie chciał turbo, to dawaj znać. Jednak przyjmę, sprawdzę. No, myślę, że będzie Pan zadowolony, także będzie wszystko w porządku. Dzisiaj mieliśmy przyjemność dla Was ogrywać Star Wars The Deckbuilding Game, albo roboczo nazwane The Duel of Fates. Gdyby ktoś to podebrał, to pamiętajcie, że myśmy na to pierwsi wpadli, więc gdyby ktoś chciał dorzucić tam ludzi do tej instrukcji jeszcze, tak, to może przecież Planszowe Bestie też. Dzięki wielkie, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Hej! To była przyjemność z Wami dzisiaj być. Bye. Dziękujemy za streama. Planszowe Bestie. Zapraszamy.